Gościem Polskiego Radia Katowice jest dziś o poranku prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego Artur Tomasik. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam szanownych państwa. Panie prezesie, 15 marca minął dokładnie rok od rozpoczęcia największego kryzysu w historii branży lotniczej. Kryzysu, który ciągle trwa. Jak to wygląda w tej chwili na lotnisku w Peżowicach, którym pan zarządza? Czy w ogóle coś lata? Panie redaktorze, faktycznie ciężki czas dla lotnictwa w ogóle. Pyżowice to też oczywiście mają swoje problemy. Głównie problemy związane z tym, że w Europie jednak nie ma jednego standardu i, i czekamy na to, co się będzie działo w najbliższych miesiącach. No spadek ruchu jest mniejszy jak na początku ubiegłego roku, bo. W marcu już widzimy oznaki tych pozytywnych jakichś trendów, które, które myślę, że będą miały miejsce w kolejnych miesiącach. Spadek jest 80%. Ratujemy się jako port, jesteśmy mocni w czarterach i to widać także w covidzie. Mamy dostępnych 13 tras, w tym bardzo dobre dla nas, dla portu, dla przyszłości portu, trasy dalekodystansowe na Dominikanę. Do Meksyku można bezpośrednio polecieć, czy też na Wyspy Zielonego Przylądka. Tych tras jest obecnie 13, 8 tras regularnych, także powoli, powoli ten ruch odbudowujemy. Jednak potrwa to niestety dłużej, jak myślałem, czyli gdzieś do końca czerwca. Myślę, że już na wakacje ten ruch wróci w tej wielkości, jakiej mieliśmy przed COVID-em, czyli w 2019 roku. Panie Prezesie, wszystko zależy, jednak od tego, jak przebiegać będzie pandemia i, i jak przebiegać będzie proces szczepień, no bo mm, kwestie paszportów na przykład covidowych czy cyfrowego zielonego certyfikatu, który ma ułatwić podróżowanie, jak pan to widzi? No bardzo się cieszę, że w ogóle dyskusja na poziomie Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej ma miejsce. Już wielokrotnie mówiłem o tym, że Europa sobie najgorzej radzi z COVID-em, jeśli chodzi o ruch lotniczy. Jest przygotowywany pomysł, będzie to system, który będzie umożliwiał swobodne podróżowanie po Europie dla osób, które bądź to są zaszczepione, oczywiście tutaj szczepionki tylko te, które. Europejska Agencja Leków dopuściła, czyli te cztery, które obecnie mamy na rynku. Będą to osoby, które mają test, i tu każdy test wchodzi w grę dzisiaj. Przypomnę, jeżeli lecimy do Polski z, poza strefy Schengen czy ze strefy Schengen transportem publicznym, a za taki uważany jest transport lotniczy, musimy mieć przed przekroczeniem granicy test na 48 godzin zrobiony od momentu wykonania tego testu i on oczywiście musi być ujemny. Ale taki test można też wykonać u Was na lotnisku przed wylotem? Tak, panie redaktorze, no chcemy maksymalnie ułatwiać to podróżowanie w tych w ciężkich czasach naszym pasażerom i zarówno na odlotach, jak i przylotach. Taki test jest możliwy do wykonania w Pyżowicach przed przekroczeniem granicy. Bardzo dużo pasażerów ten test u nas wykonuje. Mamy profesjonalne laboratorium, z którym współpracujemy, także przy zachowaniu wszelkich warunków bezpieczeństwa te testy można u nas wykonywać bezpośrednio przed przekroczeniem granicy. I trzeci taki przypadek, który będzie uprawniał do swobodnego podróżowania po Europie. To jest no przebyta oczywiście choroba, czyli dla osób, które w ostatnich sześciu miesiącach będą miały zaświadczenie o tym, że mają już naturalne przeciwciała, bo są już ozdrowieńcami. To jest trzeci przypadek, który będzie uprawniał do latania. Będzie to system, który będzie dostępny na naszych telefonach komórkowych. Każdy będzie miał spersonalizowany kod QR w którym będą wszystkie niezbędne dane zapisane, aby móc swobodnie się poruszać po Europie. I mam nadzieję, że przed sezonem letnim, czyli przed tym czerwcem, o którym mówię, ten system już zacznie funkcjonować i no, będziemy mogli rozpoczynać nareszcie swobodne podróżowanie po, po Europie, a także po świecie. Panie Prezesie, to mówi Pan o czerwcu, a teraz za kilka dni, bo 29 wejdzie tzw. letnia siatka, Połączeń i jak, jakie zmiany się szykują. Panie redaktorze, myślę, że bardzo pozytywnie odbieram to, co udało nam się uzgodnić z liniami lotniczymi. Praktycznie nie będziemy mieli mniej połączeń jak przed COVID-em, jak przed tym 2019 roku myślę, że ponad 100 połączeń będzie dostępnych w tych najbliższych miesiącach z naszego portu. Oczywiście ubolewam nad tym, bo przygotowując nasz budżet na ten rok liczyliśmy, że kwiecień będzie tym miesiącem, w którym ta siatka letnia będzie odbudowana co najmniej w 70-80% na początku. Niestety. Patrząc na to co się dzieje także u nas no widzimy że mamy trzecią falę szalejącą COVID-u i dzisiaj priorytetem jest ochrona naszych obywateli i bezpieczeństwo w związku z tym też i mniejsza skłonność do podróżowania i mniejsza oferta oferta oczywiście linii lotniczych i myślę że będziemy mieli ten już sezon letni przesunięty niestety na miesiąc maj może nawet na czerwiec, ale tutaj mogę potwierdzić, że i wola latania, widzimy to poprzez też wypełnienia tych samolotów czarterowych. Dzisiaj te wycieczki sprzedają się na pniu z kilkumiesięcznym już wyprzedzeniem nawet Turoperatorzy, którzy planowali uruchamiać połączenia dalekodystansowe, a przypomnę, że od lutego mamy zbazowany szerokokadłubowy samolot Czyli Dreamliner, polskich linii lotniczych, tak, Dreamliner. Także bezpośrednio z Pyżowic latamy na Dominikanę do Meksyku. Te samoloty latają pełne oczywiście przy zachowaniu wszelkich tych zabezpieczeń związanych z przede wszystkim z ochroną zdrowia. Już na jesień mamy zapowiedziane malediwy, kolejny, Kierunek od innego tour operatora Dominikany. Myślę, że pojawi się też Kuba, Tajlandia, także tych kierunków już w drugim półroczu będziemy mieli naprawdę dużo ponad 100. I zachęcam Państwa do podróżowania, oczywiście, korzystania z naszego portu. Ostatnia minuta nam została, to jeszcze krótko o kargo, bo wzrost jest 35-procentowy. No, panie redaktorze, jesteśmy chyba dzisiaj liderem. Mówię chyba, bo, bo zawsze porównywujemy się głównie do, do Chopina. W tym segmencie mamy duży wzrost, to jest ostatnie. 12 miesięcy, które też wykorzystaliśmy w tym covidzie, aby pozyskać nowych partnerów. Lufthansa Cargo zaczęła funkcjonować od tego roku. Mamy potężny wzrost ponad 30 procentowy. Jest to segment, który na pewno będziemy rozwijać w przyszłości. A dzisiaj Cargo pozwala nam normalnie funkcjonować w tych trudnych covidowych czasach. Mieć pieniądze na to, żeby utrzymywać przede wszystkim miejsca pracy, ale też w pełnej gotowości lotnisko i, I na to liczymy, że w maju, w czerwcu już wrócimy do normalności. I tu musimy postawić kropkę. Czas naszej rozmowy minął. Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Letniczego, był dziś o poranku gościem Radia Katowice. Dziękuję bardzo, panie prezesie, i zdrowia. Dziękuję, panie redaktorze. Życzę, przyłączam się też. Życzę państwu wszystkiego najlepszego. Oczywiście na święta, bo nie wiem, czy będę miał okazję, ale przede wszystkim zdrowia i wytrwałości. Dziękuję bardzo. Radio. So